I witam w czwartej odsłonie wahadłowca kosmicznego w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku w końcu sobie wystartujemy, czyli odpalimy te rakiety i wzniesiemy się hen wysoko na orbitę. Ale zanim to nastąpi, jeszcze troszkę będzie mojego gadania. No bo musimy też wiedzieć, co się będzie działo i dlaczego, i może też jak sobie radzić z pewnymi też niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą mieć miejsce podczas startu. Pierwsza rzecz to sprawdźmy sobie limity, jakie tutaj może osiągnąć wahadłowiec, co może grozić katastrofą, jeżeli przekroczymy pewne limity. Dlatego też zobaczmy sobie opis tego wahadłowca w wiki Flight Gear. Tutaj mamy dosyć spory opis dotyczący tego wahadłowca. Ja tutaj szukam właśnie tych limitów. O tutaj, tak, strukturalne i aerodynamiczne limity podczas wzbijania się. Pierwszym takim limitem jest ciśnienie dynamiczne, oznaczone jako Q-bar, które nie może przekraczać 819 funtów na stopę kwadratową. I to jest modelowane we Flight Gear, czyli Flight Gear odzwierciedla to ograniczenie. Tutaj też jest tak wyjaśnienie, że tak naprawdę nie powinniśmy przekraczać 650 funtów na stopę kwadratową. Tutaj podczas startu, jak zobaczymy, przynajmniej ja zaobserwowałem, że wahadłowiec przynajmniej przy moich startach osiąga mniej więcej 670, coś koło tego, funtów na stopę kwadratową, więc troszeczkę przekracza tą wartość, ale nie przekracza tej tak maksymalnie dozwolonej 819, więc w sumie jest wszystko ok. O co chodzi z tym dynamicznym ciśnieniem? Tutaj oczywiście jak przedzieramy się przez warstwę atmosfery, to działa na wahadłowiec po prostu ciśnienie dynamiczne. To jest tak samo jak samolot, który po prostu leci. To jeżeli wiemy, jak działa rurka pitota, a jeżeli tutaj bawimy się w symulatory, to powinniśmy wiedzieć, że po prostu tak ciśnienie dynamiczne wtłacza się w rurkę pitota, przez co mamy odczyt prędkości. No i to jest to samo ciśnienie, tak, ciśnienie dynamiczne, z tym, że tutaj mamy wahadłowiec, który leci pionowo do góry, ale to jest tak samo przedziera się przez cząsteczki atmosfery i no i to atmosfera po prostu naciska na całą konstrukcję wahadłowca. No i oczywiście przy zbyt dużym nacisku może dojść do oderwania się na przykład zbiornika głównego od wahadłowca, no i mamy katastrofę gotową. Tutaj przy starcie automatycznym, a ja będę startował automatycznie, przynajmniej teraz, nie musimy się zbytnio tym przejmować. Oczywiście możemy sobie podglądać tą wartość, czy jest tutaj w ryzach, ale tutaj autopilot sam zadba o to, że po prostu odejmie manetkę ciągu tak, żeby nie przekroczyć tych dozwolonych wartości. Także podczas startu zaobserwujemy, że wahadłowiec dławi ciąg tutaj w tym przypadku do około 65%, a później znowu przyspieszy, tak, do 100%, więc zaobserwujemy takie komunikaty też, co też sobie zobaczymy podczas startu. No i to jest właśnie ten efekt, że przy osiągnięciu około Mach 1.4 właśnie wtedy osiągamy około 650 funtów na stopę kwadratową tego ciśnienia dynamicznego i wtedy właśnie musi być ciąg odpowiedni już wcześniej. Ciąg silników głównych jest zdławiony tak, żeby nie przekroczyć zbyt dużych prędkości, a tym samym przedrzeć się przez tą atmosferę bezpiecznie, a kiedy już ta atmosfera jest rzadsza, to ciąg znowu jest zwiększany na 100%. No jeżeli zobaczymy sobie w wahadłowcu, tutaj włączę HUD klawiszem H i tutaj na HUDzie zobaczymy tą informację. Dynamic Pressure w tej chwili wynosi 0,18 funtów na stopę kwadratową, więc jest bardzo niskie, bo oczywiście stoję w tej chwili nieruchomo na platformie. No i oczywiście podczas startu zaobserwujemy wzrost tej wartości. No ale cały ten HUD tutaj pod klawiszem H, on jest dodany przez twórców Flight Gear i normalnie tutaj astronauci nie mieli do dyspozycji takich informacji. Był oczywiście tylko ten HUD wewnętrzny, który służy do lądowania. A tutaj przy starcie, no w ogóle przy operowaniu we Flight Gear wahadłowce mamy takie dodatkowe informacje. W sumie bardzo fajnie, mamy tu pewne przydatne rzeczy i możemy zobaczyć właśnie też te dynamiczne ciśnienie, ale też jeżeli chcemy lecieć bardziej realistycznie, możemy ten HUD sobie wyłączyć, a wtedy ciśnienie dynamiczne odzwierciedla nam ekwiwalent węzłów, tutaj gdzie mamy cyferkę i podpis KEAS. O tym wskaźniku też już mówiłem w poprzednim odcinku, gdy poznawaliśmy kokpit, no ale tutaj przypomnę, jeżeli ten ekwiwalent węzłów osiągnie wartość około 450, to właśnie będziemy w tych granicach maksymalnego ciśnienia dynamicznego, no i wtedy należy uważać albo też obserwować, czy autopilot rzeczywiście uprzednio nam odjął trochę ciągu. A jeżeli sobie latamy ręcznie bez autopilota, no to oczywiście sami musimy tutaj odpowiednio przepustnicę regulować tak, żeby utrzymywać się w ryzach tego ciśnienia dynamicznego.
I kolejne ograniczenie to jest współczynnik momentu zginającego skrzydło, oznaczone jako CBW. I tutaj te wartości, ich nie podejrzymy niestety, ale powinny być w tym zakresie od minus 0,019 do plus 0,019 przy max kubar, czyli przy tym ciśnieniu około 650 funtów na stopę kwadratową. I to jest też modelowane przez FlightGear. No ja tutaj bardzo często podczas startów dostaję właśnie ostrzeżenie, że właśnie zbliżam się do tego limitu współczynnika momentu zginania skrzydeł. I to pewnie też sobie zobaczymy podczas mojego startu. Taki komunikat. I tutaj, no, co należy zrobić? Właśnie należy obserwować, ja tu sobie obserwuję na przykład liczbę Macha, prędkość. Jeżeli tutaj prędkość już dochodzi do 1,4, już nawet wcześniej przy 1,2 albo 3 już dostaję te komunikaty, że zbliżam się do limitu, bo tutaj też niebezpiecznie zwiększa się kąt natarcia, angle of attack. I ten kąt natarcia, żeby było bezpiecznie, musimy utrzymywać w ryzach od minus 8 stopni do 2 stopni. Przynajmniej w tym momencie, kiedy uzyskujemy 650 funtów na stopę kwadratową właśnie kubar, czyli ciśnienia dynamicznego. No ja wtedy po prostu na chwilę przejmuję sterowanie ręczne, przynajmniej kąt pochylenia sobie steruję ręcznie. Tam trzeba wprowadzić leciutką korektę, tak żeby zmniejszyć ten kąt natarcia, bo on mi zaczyna przekraczać właśnie 2 stopnie. No i to doprowadza do niebezpiecznej sytuacji. Przy ustawieniach realistycznych może dojść do katastrofy i u mnie tak się właśnie często działo. Dlatego tutaj no też wypracowałem sobie takie ręczne też sterowanie, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji. Ale też prawdopodobnie u mnie dochodzi do takiej sytuacji, że ustawiłem sobie heading na 0. A tutaj w dokumentacji sugerują, że przy starcie właśnie z Kennedy Space Center powinniśmy sobie ustawić heading na zachód, na 270, na azymut 270, tak żeby wahadłowiec po starcie był od razu skierowany na wschód i nie musiał wykręcać jeszcze swojej trajektorii wzdłuż osi X. No tutaj u mnie musi wykręcać, więc może dlatego dochodzi też do tych momentów zginania skrzydeł. No ale myślę, że sobie z tym poradzimy podczas startu. No i tutaj, jak też mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj mamy wskaźnik właśnie tego angle of attack, czyli kąta natarcia. To jest oznaczone jako alfa. No i tutaj zaobserwujemy, że właśnie będziemy się zbliżali do około 2 stopni albo już ponad, przekroczymy. Będziemy mieli komunikaty, żeby właśnie uważać na angle of attack. I wtedy musimy zareagować i troszkę zmniejszyć ten kąt natarcia. Ale to sobie też zobaczymy podczas startu. Kolejne ograniczenia dotyczą tutaj przyspieszenia. Przyspieszenia translacyjnego, czyli no, przesuwania się po danej osi, czy to X, Y, czy Z. Tu mamy podane te ograniczenia dla każdej z osi, dla przyspieszenia dla osi X, Y i Z, z tym, że modelowane jest tylko przyspieszenie po osi X. No i nie możemy przekraczać 3,11G, czyli takiego przyspieszenia nie możemy przekraczać, dojdzie do katastrofy, może dojść do katastrofy i uszkodzenia wahadłowca. No jeżeli właśnie chodzi o siłę G, to mamy tutaj wskaźnik. W tej chwili jest to 1G, no bo oczywiście stoję na Ziemi, więc jest równy sile grawitacji. No i tu nie możemy przekroczyć 3,11G i też na HUD-zie mamy informację o sile G. Jest to w tej chwili też tutaj wyświetlane jako 1,00. I kolejne ograniczenie, na które należy uważać, ale tutaj do niego dochodzi, jeżeli rzeczywiście bardzo nieprawidłowo wystartujemy albo będziemy sterowali ręcznie. Przy autopilocie nie powinno się to zadziać, ale tutaj mamy właśnie też ograniczenie co do późnej trajektorii wzbijania, która tutaj nie może być niższa niż 265 tysięcy stóp. Chodzi o to, że po wyjściu w atmosferę i tak wejściu tam na orbitę przestrzeń kosmiczną musimy być odpowiednio wysoko, tak aby tutaj zbiornik zewnętrzny zbyt mocno się nie nagrzewał od atmosfery, od tarcia z atmosferą. Bo jeżeli będziemy zbyt nisko, tak dostaniemy ostrzeżenia, tak właśnie też raz miałem, że dostawałem ostrzeżenia, że właśnie zbiornik ET, czyli external tank, ma już tutaj niebezpieczne granice nagrzewania się. No i jak się tak nic z tym nie zrobimy, to po prostu dojdzie do eksplozji. No i zakończymy naszą przygodę z wahadłowcem. No jeszcze słów kilka o sterowaniu i to, co mamy na HUD-zie, bo to też jest istotne. Tutaj twórcy FlightGear musieli w jakiś sposób odwzorować 3 stany kontrolowania wahadłowcem, dlatego że stan startu, później stan na orbicie, jak i stan później wejścia w atmosferę i lotu szybowego w atmosferze wymaga osobnej kontroli tym wahadłowcem. Podczas startu kontrolujemy wektorem ciągu, a to dlatego, że dysze wahadłowca mają przegub i mogą się przesuwać, dzięki czemu w ten sposób sterujemy, w którą stronę podczas startu tak chcemy lecieć. Czyli tutaj astronauta ruszając drążkiem sterowym, on nie rusza żadnymi powierzchniami sterowymi wahadłowca, a jedynie rusza dyszami silnika.
co jest właśnie bardzo ciekawe, że wtedy te dysze się ruszają. My sobie zrobimy check tych gimbali, tych dysz, czy one się poruszają podczas checklisty, więc wtedy sobie to też zobaczycie, jak to działa. Ale później, kiedy wejdziemy na orbitę, to już nie kierujemy dyszami silników głównych, bo już wtedy wypalimy całe paliwo i silniki główne są odłączane. I już nigdy więcej nie są używane przez wahadłowiec, więc wtedy sterowanie wygląda inaczej. Wtedy sterujemy silnikami orbitalnymi, RCS. A później podczas wejścia w atmosferę, znowu tutaj astronauta tym samym drążkiem sterowym kontroluje już wtedy powierzchnie sterowe, jakie są, tak, czyli stery, usterzenie, jak jest na skrzydłach, czyli sterolotki, ster kierunku. I wtedy no, sterowanie znowu wygląda inaczej. No i tutaj twórcy FlightGear, w sumie nie FlightGear, tylko tego wahadłowca we FlightGear, odwzorowali to poprzez takie trzy stany kontrolowania. I te stany są opisane tutaj w lewym górnym rogu HUDA. I żeby przełączać się między tymi stanami kontroli wahadłowca, używamy skrótu Ctrl-M. I teraz jak zacznę wciskać Ctrl-M, to widzimy, że przełączam się i mamy te trzy stany. Pierwszy to jest ten thrust vectoring, czyli kontrolowanie ciągu poprzez mechanizm gimbal na silnikach, czyli to używamy podczas startu. Dalej Ctrl-M to jest używanie silników orbitalnych. To jest Reaction Control System, czyli silniki strumieniowe, które mamy na dziobie i z lewej i prawej strony na rufie, co też omawiałem w poprzednim odcinku, więc to jest tryb, który używamy na orbicie. I dalej Ctrl-M mamy tryb Aerojet. I to już jest tryb, który używamy po wejściu w atmosferę powrotną i wtedy korzystamy z usterzenia samolotu, czyli sterolotki i ster kierunku. Dodatkowo każdy z tych tryb jest podwójny. Na przykład thrust vectoring możemy przełączyć na thrust vectoring gimbal i robimy to zawsze klawiszem M, czyli Ctrl-M zmienia nam tryb główny, a samo M zmienia nam jakby podtryb, czyli przełącza się wewnątrz danego stanu na tryb drugi i z powrotem. Czyli mamy thrust vectoring i thrust vectoring gimbal. I to sobie możemy używać podczas startu, albo to, z tym, że przy startach na automacie powinniśmy tutaj używać, na autopilocie powinniśmy używać thrust vectoring po prostu. I to jest taki stan domyślny, normalny, realistyczny, można powiedzieć. Taki stan tutaj odzwierciedla FlightGear, najbardziej realistyczny, jak to było odwzorowane w wahadłowcach. A ten tryb drugi, gimbal, oznacza, że bardziej sterujemy bez żadnych wspomagania komputerów, czy też tam regulatora. Sterujemy już bezpośrednio tym gimbalem, czyli tym przegubem na dyszach silników, co daje nam taką no, bardziej odczuwalną kontrolę nad tym wahadłowcem. A normalnie pamiętajmy, że jesteśmy w thrust vectoring podczas startu. Tak samo jak dam teraz Ctrl-M i się przełączę na tryb orbitalny i dam samo M, to widzimy, że teraz przełączamy się na THC tryb. Tu się zmienił z ROT na trans. Tak, teraz mamy znowu RHC. No i to ROT to jest od rotation, czyli po prostu jest to tryb obracania się. To oznacza, że teraz nasz joystick, czy klawiatura, czy czym tam chcemy sterować wahadłowcem, to po prostu na przykład nasz joystick będzie, tak wychylenie w lewo, będzie powodował obrót wahadłowca w lewo. A ten tryb trans to jest od translation, czyli translacja, czyli przesunięcie wahadłowca, czyli wtedy joystick w lewo spowoduje nie obrót, ale przesunięcie, na przykład w lewo. Zależy właśnie, w którą stronę chcemy się przesuwać. No tutaj twórcy musieli zrobić takie tryby, bo inaczej no nie da się tym inaczej sterować. A normalnie na przykład astronauta używał do translacji tej wajchy, gdzie po prostu przesuwał ją w lewo. No i to oznaczało, że te silniczki strumieniowe tak popychały na orbicie, popychają wtedy wahadłowiec w lewą stronę. A drążkiem sterowym zawsze sterowano do obracania. No my tutaj nie mamy takiego kontrolera, żeby osobno sterować obracaniem i przesuwaniem. Dlatego no, tutaj musimy się posłużyć klawiszem M i przełączać sobie te tryby. Dobrze, wróćmy do Rotate. No i kolejny Ctrl M to jest Aerojet i też możemy sobie to przełączyć zwykłym M klawiszem na Aerodynamical. Ale to jest przy wejściu już w atmosferę, teraz nie będziemy się tym zajmować. Wróćmy do Thrust Vectoring. I podczas startu musimy się upewnić, czy rzeczywiście jest tu Thrust Vectoring. Kolejna rzecz, jeżeli chcemy startować z automatu, upewniamy się, że tutaj wszystko jest ustawione na auto, czyli tak, autopilot jest włączony. Czyli sterowanie pochylenia jest na auto, przechylenia i odchylenia jest na auto, speed brake i przepustnica jest na auto i klapa kadłubowa jest na auto. Kolejna rzecz to, co nam pokazuje Data Processing System, czyli jaki mamy program wgrany. To jest oczywiście, jak mówiliśmy już w poprzednim odcinku, jest to
Ops 101. To jest program wgrywany na początek, na dzień dobry. Ja tu sobie otworzę okienko CRT1. Tak, to jest to samo, co się wyświetla na tym ekranie. Tu mam na osobnym okienku. Tak, mamy program wgrany 101. Tu też mamy Major Mode 101. Tu też w trybie auto upewniamy się, że jest autopilot włączony, DAP Auto i Throttle Auto, to tak przy okazji jeszcze. Ale wracając do okienka, tak, jesteśmy w Launch Try, czyli Launch Trajektory, nasza trajektoria startowa. Ta trajektoria startowa jest wczytywana z pliku misji. W zasadzie tak samo cały ten Launch Guidance jest wczytywany z pliku misji. Ja tu sobie zostawię tak jak jest, czyli będziemy tutaj osiągali inklinację 32,5 stopnia. Wystartujemy się w kierunek północny na azymut 70, prawie 3 stopnie. Te opcje sobie zostawię i tutaj też target apoapsis, czyli nasze apogeum orbity będzie wynosiło 170 mil morskich i tego też nie będę zmieniał. Czyli to są domyślna konfiguracja. Jedyna rzecz, jaką zmieniłem, co tutaj dokumentacja zaleca, przynajmniej na start dla początkujących, żeby sobie ustawić, tak jak mówiłem, heading na 270. Ja mam heading na 0, więc tutaj będzie troszkę różnica przy starcie. Ale to też jest istotne właśnie, w jaki sposób startujemy i w jaki sposób wygląda nasza trajektoria, bo to też oznacza zachowanie się zawsze w tych bezpiecznych limitach, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli zaczniemy tutaj mocno kombinować czy modyfikować ten plik misji, gdzie możemy sobie zmienić oczywiście tą trajektorię, którą tutaj mamy pokazaną na ekranie, no to wtedy możemy też doprowadzić do katastrofy, ponieważ przekroczymy bezpieczne limity i ograniczenia konstrukcyjne dla wahadłowca. Ale dobrze, ja sobie zostawię takie ustawienia. Apoapsis dam 170, ale później na orbicie wypalimy silniki OMS po to, żeby zwiększyć sobie apoapsis. Zobaczymy, jak to się robi. Ja sobie na przykład wtedy zwiększę może do 200 mil morskich, czyli zrobimy sobie leciutkie wypalenie jeszcze. Dlatego zostawię sobie 170, nie będę tu nic zmieniał. No i taką będziemy mieli tutaj trajektorię. Co ta trajektoria tutaj też oznacza, to warto wiedzieć, że oś X oznacza przyrost prędkości, czyli kreska, jak idzie bardziej tak w prawo, to oznacza przyrost prędkości, a do góry, tak, czyli oś Y, to jest przyrost wysokości. No i oczywiście trójkącik oznacza naszą pozycję. No jesteśmy teraz w pozycji startowej. Jak widzimy, zaraz po odpaleniu następuje dużo większy wzrost prędkości niż wysokości, bo najpierw kreska idzie bardziej w prawą stronę, no i później się bardziej załamuje, pokazując, że będzie większy przyrost też, tak, następował coraz większy przyrost też wysokości. Ale oczywiście ciągle też będzie wzrastała nasza prędkość. No i jak osiągniemy już końcówkę tej trajektorii, to nasz OPS automatycznie przełączy się na OPS 102 i pokaże kolejną część trajektorii, jaką będziemy lecieli, to sobie już zobaczymy później. No i dalej przełączy się na OPS 103 i tak dalej. Na szczęście tutaj podczas startu przełączanie się jest automatyczne, co właśnie bardzo dobrze, bo ciężko by było tutaj operować klawiaturą, bo tutaj dosyć szybko się wszystko będzie działo. To sobie jeszcze zobaczymy wszystko podczas startu, jak ten trójkącik będzie się przesuwał. Będziemy też mieli dwa kółeczka, które będą wskazywały, gdzie będziemy za parę minut. Tak, te dwa kółeczka to będzie taki predyktor mówiący nam właśnie, gdzie się znajdziemy za chwilę, co też ułatwia nam lot, jeżeli będziemy chcieli sobie sterować ręcznie wahadłowcem podczas startu. Ale ja to zrobię, jak mówiłem, automatycznie, więc na razie nie będziemy się tym przejmować. I mamy też tu wskazanie ciągu. W tej chwili ciąg jest na 0%. Oczywiście podczas startu dostaniemy ciąg 100%. I tu też możemy sobie ten ciąg obserwować. Ok, także tak tu wygląda ten ekran w tej chwili. To sobie jeszcze podczas startu zobaczymy, jak się on będzie zmieniał. No i kolejna ciekawa rzecz tutaj we FlightGear to jest to, że możemy operować na prawdziwych, rzeczywistych checklistach. Możemy też zobaczyć checklisty tutaj z menu. To są checklisty takie, no mniej rzeczywiste, można powiedzieć. Tu mamy checklista samolotu. Jak widzimy, checklisty są no tylko napisami, nie mamy ich interaktywnych, to znaczy nie mamy przycisku, który by nam pokazywał, gdzie jest dany przełącznik, który mamy przestawić. Nie ma też takiego przycisku do automatycznego ustawienia danej opcji. Tutaj musimy wszystko jakby robić ręcznie i szukać wszystkiego no, samodzielnie. Nie mamy tutaj ułatwienia, jakie możemy zaobserwować w innych samolotach. No ale mamy checklistę, możemy też tutaj sobie podejrzeć, czy wszystko jest włączone, to co powinno być włączone. Oczywiście tu się rozwijamy, możemy sobie podejrzeć kolejne stany checklisty. Oczywiście na początku jesteśmy pre-launch, czyli przed uruchomieniem się. I mamy tylko listy standardowe, nie mamy list emergency. Ale też co ciekawe, mamy też tutaj z opcji
Z tego menu możemy sobie wskazać pewne karty. Co prawda to nie są checklisty, ale to są pewne karty ułatwiające nam wykonywanie pewnych różnych operacji. Możemy sobie wybrać to okienko. Może to checklistę na razie zamknę. In cockpit cue card. Cue card, czyli takie karty ze wskazówkami. I co ciekawe, tutaj na panelu F1 możemy sobie przyczepić kartki, tak jak to robili astronauci w prawdziwych wahadłowcach. Mamy do wyboru dwa dokumenty do przyklejenia. Jest to tak procedury systemów, gdy lot jest zasilany, czyli po prostu lecimy na silnikach, czyli na przykład podczas startu albo w atmosferze. Jak damy next, to się nam to zmienia na glided flight, czyli na lot szybowania, czyli wtedy, kiedy wchodzimy już w atmosferę i szybujemy do lotniska. I tak samo możemy sobie włączyć takie karty po stronie pilota. Także jedne możemy mieć po stronie komandera, inne po stronie pilota. No i po prostu możemy tu sobie scrollować po tym. Ja to jeszcze może przybliżę. Tak, jeżeli będziemy scrollować, tak po tym na przykład scrolluję do góry i wtedy przełączam się na kolejne strony tych kart. No i tu mamy pewne właśnie też jakby checklisty, ale to nie jest checklista uruchomieniowa. To jest bardziej wtedy, jak coś się dzieje niedobrego. Na przykład mamy tutaj APU overspeed, czyli tak, silniki APU przekroczyły dozwolone prędkości obrotowe i mamy tu, jeżeli na przykład prędkość w procentach przekracza 129, to mamy, że idź do APU shutdown, czyli do wyłączenia APU i tu mamy instrukcję, jak wyłączyć APU. Tak samo są różne instrukcje, co się dzieje, jak prędkość jest wysoka, co się dzieje, co zrobić, jak temperatura oleju w APU przekroczyła dozwolone wartości i tak dalej. Więc tu mamy takie różne, przeważnie awaryjne instrukcje, co należy wykonać. Też bardzo fajna sprawa, dosyć realistycznie to odwzorowano, ponieważ rzeczywiście tutaj astronauci używali takich kart i sobie je tutaj przyczepiali na rzepy. Ale ja to sobie może teraz wyłączę, czyli damy none. OK. I też co ciekawe i co już pokazywałem, mamy też instrukcje rzeczywiste, którymi też możemy się posługiwać we Flight Gear. I tu nawet twórcy tego wahadłowca przygotowali specjalną stronę, gdzie mamy tutaj możliwość pobrania tych instrukcji, znaczy tych checklist i też mamy opisik mniej więcej, jak je czytać i o co chodzi. Tu jeżeli sobie klikniemy, otworzymy sobie Google Drive'a, gdzie mamy po prostu dokument od NASA, oficjalną checklistę. 2008 rok. Możemy sobie to pobrać i po prostu zapisać na dysk. Ja to sobie właśnie pobiorę. OK. To mogę zamknąć. No i tutaj jak sobie przeskrolujemy, to nawet zobaczymy, że tutaj zaznaczono specjalnie pewne miejsca, które zapewne możemy we Flight Gear wykonywać. Także tymi na razie nie musimy się przejmować. Też jak czytać takie checklisty, to raz, że mamy najpierw czas, kiedy powinniśmy daną czynność wykonać. Czas minus oznacza czas przed startem. Na przykład tu mamy czas minus 9 minut przed startem, czyli 9 minut przed odpaleniem silników wykonujemy na przykład go for launch. Tu mamy kolejne czynności, które wykonujemy 8 minut przed startem. Kolejna kolumna mamy takie oznaczenia jak P, C, MS. P oznacza, że wykonuje to pilot. C oznacza, że wykonuje to komandor, czyli dowódca, a MS oznacza, że wykonuje to mission specialist, czyli specjalista misji. A to przeważnie dlatego, że na przykład operacje wykonywane przez na przykład pilota dotyczą przeważnie prawych paneli, komandera to przeważnie lewych paneli, ewentualnie środkowych. I tutaj mamy na przykład dalej uruchomienie APU, co sobie wykonamy za chwilę. Także wróćmy tutaj na początek. Na początek mamy, żeby na panelu C2 włączyć sobie Event Timer. Następnie panel F7. Tu mamy jakby taki znak pierwiastka. On oznacza, żeby coś sprawdzić tylko, żeby nie klikać, nie przełączać, tylko sprawdzić. I tu mamy także ten Time Indicator jest Counting Down, czyli że mamy odliczanie włączone. Za chwilę to sobie zrobimy. Ja nie będę tutaj pokazywał tej listy wam na ekranie, więc teraz ją pokazuję. Najpierw zrobimy sobie ustawimy sobie timer. Później mamy Essential Bus Source i to sobie włączymy i tak dalej. Później uruchomimy APU. No tutaj jest wstępne ustawienie APU. Później startujemy APU. I tu jeszcze wyłączymy pewien system ogrzewania, ale to za chwilę też powiem. I tu będziemy mieli start. I
tutaj, co też ważne, mamy właśnie te wskazania, które, o czym mówiłem wcześniej. Tutaj mamy na przykład napisane, że przy prędkości Mach 0,76 ciąg zostanie zmniejszony do 72%, a później przy osiągnięciu prędkości Mach 1,24 ciąg silników głównych zostanie znowuż zwiększony z powrotem do 104%. Tutaj ten wahadłowiec tego aż tak dobrze nie odzwierciedla, bo ciąg zbija do 65%, a maksymalna wartość ciągu to nie jest 104, tylko 100, więc tutaj jest troszkę nieścisłość odzorowania, jeżeli chodzi o ten wahadłowiec, ale tylko w wersji obecnej, jaka jest dostępna oficjalnie w hangarze FlightGear, bo już w wersji deweloperskiej zostało to poprawione i rzeczywiście bazowane jest na tych wartościach, które tutaj podawane są w checkliście. Tutaj widzimy coś takiego, że mamy SRB SEP, to jest SRB, czyli Socket Racket Booster. SEP to separacja, czyli będzie odłączenie tych rakiet wspomagających. To odłączenie nastąpi też, jak tutaj na tej trajektorii dolecimy już tutaj do końca i nastąpi przełączenie na drugą trajektorię. To właśnie w tym momencie, jak tutaj już dolecimy do końca tej pierwszej trajektorii, to nastąpi też separacja rakiet wspomagających, a to też dlatego, że po prostu wyczerpie się już tam całe paliwo i te rakiety wtedy są odłączane, one spadną do morza i zostaną wyłowione i ponownie użyte dla kolejnych misji wahadłowców. Tutaj nie musimy się tym przejmować, bo nastąpi to automatycznie. Tutaj jest tylko też właśnie wskazanie, żeby to sprawdzić, tak? Czyli mamy ten znak pierwiasteczka taki, żeby powiedzieć, tak, który nam mówi, że to należy sobie tylko sprawdzić, a nie nic przełączać. Ale jeżeli też chcemy, to w pliku misji możemy też sobie to zmienić i ustawić tak, żebyśmy musieli ręcznie sobie odłączyć SRB. Tutaj mamy też sprawdzenie, czy pojawi się time to Miko, ale to później sobie powiemy. Tu mamy 3 minuty po starcie. Musimy sprawdzić temperaturę wyjściową ewaporatora błyskawicznego, czy jest poniżej 60 Fahrenheita. To sobie też zobaczymy. No i w sumie dolecimy mniej więcej do tego momentu. Tu mamy ET separation, czyli odłączenie zbiornika głównego z paliwem. Jak się pojawi nam druga strona z trajektorią, to dolecimy do niej końca, to znowuż nastąpi separacja zbiornika głównego, bo tam też już się skończy paliwo. I wtedy tak zostaną odłączone silniki główne, tak? Bo MICO to jest właśnie od Main Engine Cut Off, czyli odcięcie silników głównych. No i myślę, że do tego momentu mniej więcej będzie trwał ten odcinek. Także ja tą listę sobie wykonam. Dobrze, najpierw jest, żeby na panelu C2, a tu mamy panel C2, ustawić sobie zegar, event time. Tutaj mamy tylko do odpalenia APU, więc nie musimy ustawiać zbyt wysokich wartości tego zegara, ale ja sobie go na wszelki wypadek ustawię z większą wartością, dlatego żeby tutaj, no bo będę też mówił, opowiadał może więcej, więc żeby tutaj zdążyć ze wszystkim. Normalnie możemy sobie ustawić na tutaj na 9 minut. Tu sobie klikamy i przestawiamy na przykład minuty. Mamy tutaj 6, 7, 8, tak, 9 minut. Ja sobie tutaj zwiększę ten czas. Dam może nawet 20 minut. Aha, to idzie w ten sposób, że mi tutaj zmniejsza też, ok. Dobrze, niech będzie 25 minut. Czyli tutaj najpierw sobie wybieramy, jaki czas chcemy nastawić. Tutaj teraz tym przyciskiem tą wartość przenosimy do tutaj tego zegara. Tu mamy też podpis event time, minuty i sekundy. Więc przenosimy tę wartość, wartość jest przeniesiona, ale jeszcze w tej chwili timer nie został odpalony. Żeby go odpalić, robimy sobie control start. I timer został odpalony. Tu jeszcze mamy drugi przełącznik, którym sterujemy, czy ma być odliczanie do przodu, czy do tyłu. W tej chwili jest countdown. Możemy dać up, czyli odliczanie do góry, czyli teraz leci od 0 do 25. Ale my zostawmy sobie countdown, czyli ops, tak, czyli odliczanie do tyłu. Tutaj co ciekawe, wahadłowiec nie wystartuje automatycznie, ponieważ domyślnie plik misji tak jest ustawiony i nie uświadczymy też jakiegoś odliczania. Tutaj będziemy musieli sami to odpalić klawiszem Shift I i zrobimy to na około 7 sekund przed osiągnięciem zera, dlatego że czas rozruchu silników to trwa mniej więcej właśnie 7 sekund. Ale wróćmy do naszego odpalania. Tutaj dajemy sobie jeszcze, ja sobie włączę
checklistę, żebyśmy widzieli, co się wykonuje. Będziemy uruchamiali APU, więc dam tutaj też okienko APU i hydraulika, dzięki czemu też możemy widzieć, co się będzie działo. Bo co ciekawe, też możemy użyć kokpitu, jak i możemy użyć tego okienka, żeby uruchamiać APU. Także będziemy też widzieli, co się dzieje w tym okienku. Możemy je też wyklikiwać sobie ręcznie. Może na razie też ukryję HUDA. Dobrze, przełączmy się na pilota, bo tutaj z jego strony jest APU. Tutaj na panelu R2 właśnie pilot ma wszystkie przełączniki do odpalania APU, ale tutaj pierwszym wskazaniem jest sprawdzenie, czy mamy włączony Essential Bus Source, trzy przełączniki w pozycję ON, ale to jest na panelu R1. To jest panel R1 i tu mamy właśnie Essential Bus Source. Tu musimy zdjąć ten cover czerwony, tą pokrywkę i mamy tutaj, pierwszy jest ON, FC1 ON, FC2 ON, FC3 ON. To jest OK, tego nie musimy przełączać. I dalej pilot na panelu R2 tutaj operuje już na APU. Mamy APU pre-start, czyli ustawienia takie przedstartowe. Pierwsze co to włączamy tutaj supply boilerów dla azotu. Tutaj mamy przełączniki boiler N2 supply. Chodzi o to, że APU jest tutaj chłodzone wodą, ale żeby tą wodę wtłaczać do boilerów, to dzieje się to z wykorzystaniem azotu i ten azot tutaj musimy też włączyć. Więc przełączamy te przełączniki. Tu niestety jest jakiś bug, że mi te okno skacze. Ale widzimy, że odzwierciedleniem jest ten jackbox. Tutaj mamy N2 supply. Mamy te trzy przełączniki też odwzorowane. I są włączone. Znowu mi okno skacze. Dobra. Są trzy włączone. Dalej włączamy zasilanie tych boilerów. To są te przełączniki. Pierwszy, drugi, trzeci. Widzimy też odwzorowanie na oknie dialogowym. Dalej mamy ten boiler control heater, czyli kontrola ogrzewania. I też włączamy tutaj pozycję A. Teraz sprawdzamy, czy pompy cyrkulacyjne dla hydrauliki są w pozycji GPC, czyli General Purpose Computer, czyli czy są sterowane przez komputer. I tu mamy hydraulika, pompy cyrkulacyjne i dajemy na GPC. I to jest też odwzorowanie tych checkboxów. Dalej sprawdzamy, czy zawory paliwa, tutaj APU, Fuel, Tank, Valve są w pozycji close. Tu zdejmujemy też osłonki i mamy trzy, są close. Dalej mamy sprawdzenie, czy auto shutdown jest w pozycji enable. Tutaj mamy te przełączniki, ale one nie działają we FlightGear, więc nic z nimi nie zrobimy. Dalej APU speed cell, to są te trzy przełączniki, czy są w pozycji normal. Pierwszy normal, drugi, trzeci normal. Kolejna rzecz, sprawdzenie, czy tutaj APU operate jest w pozycji off. Są trzy w off. Teraz sprawdzamy, czy tutaj główne pompy hydrauliki, czy ich ciśnienie jest ustawione w pozycję low. Pierwszy low, drugi low, trzeci low. Jest OK. Kolejna rzecz to APU control power. Trzy przełączniki, pozycję on. Tu jest APU control power i włączamy. Pierwszy on. Widzimy, że to jest ten checkbox. To są te checkboxy 3. Dajemy pozycję on. I otwieramy zawory paliwa. Tu jest APU Fuel. Tak, zawory paliwa. To już widzieliśmy. Sprawdzaliśmy, czy jest close. Teraz je otwieramy. Przy okazji widzimy też, że tu się odkreskowały te przyciski. Znaczy nie przyciski, tylko te oznaczenia, że jest ready to start APU. Jeżeli ja wyłączę tutaj, o, to widzimy, że jest zakreskowane, co oznacza, że jest niegotowe do startu. Teraz jest gotowe do startu i to są też tutaj te zawory. Trzy checkboxy. No i właśnie kolejne sprawdzenie, czy tutaj te kreski nam poznikały. Poznikały. Także jesteśmy gotowi do odpalenia. Kolejne checklisty to jest właśnie już uruchomienie, czyli startujemy APU, czyli APU operate. Przestawiamy w pozycję start run. Jest, pierwszy wystartował, widzimy obroty. Możemy to też zrobić tymi przyciskami. To jest odzwierciedlenie też tych przełączników. I mamy, że nam skoczyło. Teraz powinniśmy sprawdzić na wyświetlaczu, czy ciśnienie jest tutaj wskazywane prawidłowo. Tutaj powinno być 3 zielone i w pozycji low. Tu niestety widzimy, że to hydraulika pierwsza weszła na jakieś wyższe ciśnienie, 2417 PSI. Nie powinno tak być, nie wiem czemu tak jest.
No ale jest na zielono, nie będę się tym teraz przejmował. OK. Teraz też sprawdzamy, czy tutaj pojawiły się te kryseczki w Ready to Start. Jest zakreskowane, jest OK. I teraz zwiększamy ciśnienie hydrauliki poprzez tutaj przestawienie tych przełączników pomp dla hydrauliki głównej. Przestawiamy w pozycję normal. Było low, jest normal, to jest odzwierciedlenie tego checkboxa. Widzimy też, że ciśnienie się zwiększa do ponad 3000 PSI. I mamy ciśnienie zwiększone dla wszystkich tutaj 3 APU. Sprawdzamy teraz, czy ciśnienie jest rzeczywiście na wysokich wartościach. Jest wskazanie na wysokich wartościach, jest OK. I jeszcze sprawdzamy sobie, czy tutaj pompy cyrkulacyjne, tu jest cyrkul pomp, są w pozycji off. Są w pozycji off. Tu mogliśmy zauważyć, że one rzeczywiście się powyłączały, jeżeli włączyliśmy poprzednie opcje. No i ogólnie APU mamy włączone. Tutaj możemy też zobaczyć na checkliście, że mamy wszystko na zielono, więc jest OK. Tutaj też zobaczyliśmy, jak wygląda to okienko dialogowe, jakie opcje się włączały. Tutaj też mamy poziom paliwa, który możemy sobie ustalać tym suwakiem. Tu mamy wskazania paliwa dla APU. Ilość tego paliwa. Możemy ten suwakiem sobie ruszać i widzimy, że ta ilość paliwa się zmniejsza. Także też takie, może powiedzmy, drobne oszustwo. Gdybyśmy mieli mało paliwa, możemy sobie zawsze tym suwakiem tego paliwa dołożyć. Nawet jak już mamy uruchomione APU. Teraz idziemy do tutaj widoku komandera. I panel lewy drugi. Tu mamy dwa przełączniki do podpisane właśnie flash evap. Flash evaporator. Czyli jest to odparownik błyskawiczny i należy go wyłączyć w tej chwili. Był supply, teraz jest off. OK, jest na off. Tutaj gdy będziemy na wysokości powyżej 100 000 stóp, będziemy musieli sobie ten flash evap włączyć z powrotem, dlatego że może wtedy dojść do przegrzania się systemów tutaj całego wahadłowca. No bo ten system odparownika błyskawicznego służy właśnie do wspomagania ochładzania tutaj wahadłowca. Tutaj jakby normalnie wahadłowiec jest chłodzony przez freon, który jest odprowadzany do radiatorów, a te radiatory są z kolei umieszczone na drzwiach, na tych klapach od luku bagażowego, tylko że te radiatory umieszczone są po wewnętrznej stronie luku, więc musimy ten luk bagażowy otworzyć, żeby ten freon mógł być odprowadzany i chłodzony. No a my podczas startu jeszcze na orbicie przy wypalaniu tutaj, wyokrąglaniu orbity i tak dalej, jeszcze nie będziemy otwierali luku bagażowego. Zrobimy to później, jak już będziemy gotowi do misji. No i póki nie działa nam tutaj to chłodzenie przez te radiatory na drzwiach luku bagażowego, no to musimy tutaj posługiwać się tym flash ewaporatorem, który tutaj używa też wody do chłodzenia freonu. Ale w tej chwili możemy to wyłączyć, dlatego że i tak to jest też na checkliście tutaj tej oryginalnej od NASA. Dlatego że musimy to sobie włączyć później dopiero przy tych wyższych wysokościach, powyżej 100 000 stóp, bo dopiero wtedy to działa tak naprawdę i tutaj nie ma sensu mieć to teraz włączone. Ale to też jest ważne, żeby to sobie włączyć, bo może dojść do właśnie przegrzania się wahadłowca. No bo ten flash evap odparowuje wodę, błyskawicznie odparowuje wodę po prostu pod ciśnieniem i musi być to duża różnica ciśnienia, dlatego to działa dopiero na tak wysokich wysokościach. No i dobrze, jesteśmy tutaj z checklistą uruchomieni, jeżeli chodzi o APU. Mamy jeszcze 14 minut do startu. Bardzo dobrze, jest jeszcze trochę czasu, także możemy sobie zrobić test gimbala silników, bo tu też nie to chciałem, jak wejdziemy sobie checklistę samolotu, to widzimy dalej, że musimy zrobić tak weryfikację głównych silników gimbal, czyli przegubów na silnikach, czy działają prawidłowo. Ale żeby to zrobić, to wejdźmy sobie w tryb widok zewnętrzny, znaczy i włączę jeszcze HUDA. Tu dam jeszcze HUDA 2D, bo w tym 3D jest ciężko operować. Przynajmniej jeżeli chodzi o wahadłowiec. Tak, jesteśmy w Thrust Vectoring. Żeby sprawdzić gimbale, przełączmy się klawiszem M na tryb gimbal. No i zobaczmy sobie te trzy silniki główne. Teraz poruszam silnikami lewo-prawo, tak jakbym chciał sterować sterem kierunku. Z tym, że tutaj w wahadłowcu nie robimy to jak w każdym innym samolocie we Flight Gear, czyli nie 0 Enter na klawiaturze numerycznej, a robimy to nawiasami kwadratowymi na klawiaturze. I wychylam w lewo, wychylam w prawo. Widzimy, że te gimbale mi się ruszają. Tak, także jest OK. Możemy też zobaczyć teraz góra-dół, czy też reagują.
Tak, reagują. Dajemy piątkę, żeby je ustawić tak w pozycję neutralną, co jest bardzo ważne, bo inaczej dojdzie do katastrofy, jak wystartujemy z przekrzywionymi gimbalami w wektorem ciągu. Damy M z powrotem, żeby wrócić na thrust vectoring. I teraz już nie ruszamy gimbalami, bo może dojść do katastrofy. Dobrze, jeszcze mamy 12 minut. Możemy sobie tu jeszcze otworzyć okienko, paliwo i ładunek. Zobaczmy teraz, że wszędzie mamy prawie 100% paliwa. Po 100% w Solid Rocket Boosters w lewym i prawym. I 99% paliwa w zbiorniku głównym. I tak jak mówiłem, najpierw będzie separacja tych rakiet wspomagających. Paliwo się w nich wyczerpie jako pierwsze. I separacja nastąpi, jak dotrzemy tutaj do końca tutaj tej trajektorii. No i dalej będziemy lecieli na silnikach głównych z tym zbiornikiem głównym. I tu nam paliwa jeszcze wystarczy na ponad 8 minut lotu. Ale to sobie zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze można sobie włączyć backupowy system na wyświetlacz trzeci. Ja to sobie zrobię. Tak, mam teraz tutaj BFS-a włączonego. O tym już opowiadałem odcinek wcześniej. Jest włączony, więc możemy sobie też podejrzeć, jak się zachowują dwa programy napisane dla wahadłowca. Tu mamy program PASS, tu mamy program BFS. No i tak jak widzimy, też jest narysowana trajektoria, podobnie jak tutaj, ale dzięki temu możemy też tutaj odczytywać, czy te programy działają prawidłowo, czy wskazują te same wartości. Tu dodatkowo mamy też narysowaną naszą prędkość KEAS, czyli ekwiwalent węzłów. Tego na przykład nie ma tutaj, tu mamy inne informacje trochę. No i ja też pokażę sobie, włączę HUD, tak żebyśmy tutaj mieli podgląd na dynamiczne ciśnienie. Także tutaj wskazania APU pracy są ok, nie mamy żadnych warningów ani ostrzeżeń, więc wszystko wygląda dobrze. Tu możemy też zobaczyć, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że sterolotki ustawiły nam się na ponad chyba 11 stopni. Taka jest ich konfiguracja do startu. Tym teraz nie możemy ruszać, ponieważ jesteśmy w trybie thrust vectoring, więc tutaj usterzeniem sterujemy dopiero podczas wejścia ponownego w atmosferę, jak już będziemy podchodzić do lądowania. Także upewnijmy się jeszcze, że mamy tutaj wszędzie auto, będziemy lecieli na autopilocie, tu mamy DAP auto i throttle auto, ok. Attitude jest ref, to też jest ok. Przy starcie możemy używać właśnie odniesienia referencyjnego. Dobrze, ja przyspieszę trochę teraz czas, żebyśmy nie musieli tyle czekać, bo troszkę z zapasem sobie ustawiłem ten timer. Pamiętajmy, że odpalamy się klawiszem Shift i 7 sekund przed startem, tak żeby silniki zdążyły się odpalić. Najpierw odpalą się silniki główne, później odpali się Solid Rocket Booster. Tu jeszcze zobaczmy sobie konfigurację. Tak, wrzucę sobie satelitę na pokład do bagażu. SRB Shake View wyłączyłem, tak żebyśmy widzieli, co się dzieje na tutaj ekranach, bo inaczej no to wszystko by się trzęsło i mało byłoby widać odczytu wskazań. Tu sobie jeszcze zwiększę widoczność innych obiektów na orbicie. Może też wrzucę sobie update speed na fast, żebyśmy też tutaj mieli płynniejsze odczyty. Troszkę spadły klatki, ale około 40 też będzie ok. Sobie włączę jeszcze ten okno z ekranem, żebyśmy mieli zawsze podgląd fajny, co pokazują komputery. Dobrze, została nam niecała minuta do startu. I mamy 8, 7, daje Shift I. Mamy zapłon. Jest ignition, SRB ignition. Wystartowaliśmy. Widzimy teraz, jak obracamy się, właśnie aby obrać kierunek na nasz azymut.
Widzimy też trajektorię i te kółeczko, które mówi, gdzie będziemy za chwilę i naszą pozycję aktualną. Mamy throttle down, czyli jest tak obniżenie teraz ciągu, to jest 65%. Widzimy teraz, że ciśnienie dynamiczne nam weszło na 500 funtów na stopę kwadratową. Dlatego też ciąg został odcięty. Ja dałem pauzę, żebym tutaj zdążył wszystko powiedzieć. Mamy na razie Mach, jeszcze nie mamy Mach 1, mamy Mach 0,7. W tej chwili mamy angle of attack 4,6. To jest za dużo, jeżeli będziemy przyspieszać. Mam nadzieję, że ten kąt troszkę teraz zejdzie w dół. Tak, on się troszkę zmniejsza, więc dobrze. Zbliżamy się do Mach 1. Angle of attack jest około 0. Teraz mamy throttle up, czyli z powrotem nam ciąg wskoczył na 100%. Tu też mamy ten odczyt, że 100%. Czyli przedarliśmy się przez tą górną warstwę atmosfery, gdzie była gęsta atmosfera i mieliśmy wysokie ciśnienie dynamiczne. W tej chwili jest ono 622. I teraz mamy ostrzeżenie o momencie zginania skrzydeł. Musimy uważać na angle of attack i rzeczywiście ono się zbliża do dwójki. Jest teraz 1,6. Jesteśmy około Mach 1,4, gdzie to właśnie się dzieje, ta niebezpieczna sytuacja. Więc ja teraz przełączę się na sterowanie tutaj ręczne i po prostu raz na klawiaturze wcisnę 8 na klawiaturze numerycznej, tak żeby popchać lekko drążek sterowy od siebie. I widzimy, że angle of attack tak poprawił się. Wrócę teraz na auto. Możemy znowu dostać ostrzeżenie, bo przekroczyłem 2 stopnie, ale chyba już jest wszystko ok, bo ciśnienie dynamiczne dosyć nam zmalało. Jest już 250 PSF. Widzimy naszą trajektorię, więc jesteśmy już w miarę bezpieczni tutaj. Widzimy wypalanie, 13% paliwa mamy w SRB. Zaraz nastąpi odłączenie SRB. Mamy SRB separation. Jak dolecimy do końca trajektorii, prawdopodobnie zostanie odcięte. Mamy już tylko 3% paliwa. 2, 1, 0 i jest separacja. Wszystko dobrze. Widzimy teraz, że strona nam się też zmieniła na 103. My jesteśmy na opsie 103. Tutaj mamy paliwa w zbiorniku głównym 79%. To też mamy pokazane w tym okienku. W tej chwili 78. Mamy teraz time to MICO, czyli do odcięcia silników głównych, to jest 9 minut. Na razie taki szacowany jest czas.
prepare for SRB separation. SRB separation. Tutaj widzimy Florydę, którą zostawiamy z tyłu. No teraz mamy troszkę chwili spokoju. 9 minut do odcięcia silników. Wskazania silników OK. Żadnych błędów nie ma. No i teraz widzimy teraz taką trajektorię. Na razie bardziej się wznosimy niż przyspieszamy. Ale jak tutaj osiągniemy ten szczyt, to zaczniemy tylko przyspieszać. Tu nawet troszeczkę lekko nasza wysokość spadnie. Tu powinniśmy przy 3 minutach, mamy 3 minuty, sprawdzić temperaturę wyjściową tego ewaporatora. I ona jest dosyć wysoka. Powinna być mniej niż 60. To jest ta temperatura evap out temp. Ona nam spada, ale jest dosyć wysoka. Jest za wysoka. Powinna być mniej niż 60 stopni Fahrenheita. Jest ponad 80. No ale wskazówka idzie w dół, więc powinna ta temperatura się zbić. Tu widzimy, jak te trzy główne silniki nam pracują. Widzimy tutaj też podpięcie się do wahadłowca tymi tutaj rurkami, które doprowadzają paliwo ze zbiornika tego głównego, zewnętrznego. OK. Teraz też widzimy, że jesteśmy ciągle na thrust vectoring jeszcze, na tym trybie. I dopiero po odłączeniu naszych silników głównych, jak i odłączeniu zbiornika zewnętrznego, zostaniemy przełączeni na tryb orbitalny. No najpierw będzie taki tryb przejściowy, a dopiero później ten orbitalny. Widzimy, jak nam rośnie prędkość. Teraz już tylko zwiększamy prędkość. Wysokość tak szybko nie rośnie, chociaż jeszcze trochę rośnie. Ale prędkość rośnie szybciej. Mamy już prawie Mach 11. Tu widzimy, że już ciśnienia dynamicznego nie ma. Jest na 0, bo jesteśmy w próżni. Tu już możemy zobaczyć, że ten wskaźnik pokazuje wysokość w milach morskich, a nie w stopach, bo mamy M-kę tutaj z tyłu. Wcześniej pokazywał wysokość w stopach. Teraz widzimy taki manewr też automatyczny, wynikający z wpisu w pliku misji, żeby się przekręcić w pozycję head-up, czyli jakby głową do góry. Jest to robione głównie po to, żeby nawiązać łatwiej łączność satelitarną. No i już teraz będziemy lecieli ciągle w takiej pozycji do odłączenia zbiornika zewnętrznego.
Co ciekawe, pierwsze misje wahadłowców nie robiły tego obrotu. Wahadłowiec ciągle leciał jakby do góry nogami. Oczywiście w próżni to nie ma znaczenia, w jakiej pozycji lecimy, czy do góry nogami, czy jeszcze inaczej, bo no i tak jest próżnia, nie ma grawitacji, więc astronauci tutaj jakby nie odczuwają tego, że są do góry nogami. Widzimy, że time to Miko się troszkę zmniejszył. Mamy teraz 8 minut 58 sekund. Oczywiście jest to estymacja cały czas. Mamy już prawie Mach 19. Ciągle przyspieszamy. Tu już nasza wysokość lekko spada. No ale to normalne, tu mamy taki dołek. No i za chwilę nastąpi separacja, jeszcze troszkę. Tu też zobaczymy, że ten trójkąt przesunie się w pozycję CO. CO, czyli właśnie od cut-off, czyli odcięcie silników głównych. I wtedy nastąpi separacja zbiornika zewnętrznego. Tu już mamy tylko 10% paliwa. I idzie trójkącik do CO. 8% paliwa tylko. Mamy tutaj, że throttle jest zbity i będzie osiągnięcie orbity. Przygotowanie do osiągnięcia orbity. Tu już silniki nam nie pracują. Te główne przynajmniej, tak? Widzimy teraz te silniczki orbitalne, te dysze tutaj nam pracują. Ustabilizowują orbiter. OK. Mamy separację zbiornika. Tak, tu już widzimy, że paliwo 0. Zbiornik jest odłączony. To okienko możemy zamknąć. Teraz co ciekawe, włączymy to okienko ponownie z paliwem. Wyposażenie, paliwo i ładunek. To mamy inne okienko, które nam teraz pokazuje, ile mamy paliwa dla tych silników orbitalnych. Tu mamy paliwo dla silników RCS. Czyli ten Reaction Control System. Tutaj dla frontowego, dla lewego i prawego. Oraz widzimy zbiorniki z paliwem oraz ilość tego paliwa dla silników OMS. Co tu się jeszcze dzieje, to widzimy, że tak, widzimy taką białą chmurę. To są wydobywające się resztki paliwa, ponieważ odłączyliśmy już silniki główne. Musimy się też pozbyć paliwa, jakie jeszcze zostało, jak i w samych silnikach, jak i w rurach doprowadzających paliwo ze zbiornika głównego do silników. Tam jest bodajże około 7000 funtów paliwa jeszcze nam zostało na pokładzie, którego musimy się pozbyć, dlatego że to raz, że jest niebezpieczne, podczas wejścia ponownego w atmosferę może stwarzać zagrożenie. Poza tym będzie nam niewłaściwie wyważało orbiter, kiedy będziemy już w atmosferze i będziemy szybowali do lotniska. Tutaj plik misji był tak zdefiniowany i tak jest domyślnie zdefiniowany, że to się dzieje automatycznie. Normalnie też możemy sobie ustawić w pliku misji tak, żebyśmy to musieli obsłużyć ręcznie, ten zrzut paliwa. No i tu widzimy, że ciekły tlen wydostaje się z silników głównych. A tu jeszcze z boku widać, też wydostaje się, o tutaj z tej bocznej dyszy, też wydostaje się paliwo, ale jest to ciekły wodór. Tutaj chodzi o to, żeby to się wydostawało z dwóch różnych miejsc, dlatego żeby nie łączyć wodoru z tlenem, bo jest to mieszanka wybuchowa. Tutaj na wyświetlaczu widzimy też, że komputer automatycznie przełączył się nam teraz na OPS 104, podpisany OMS1 Maneuver Execute. Tutaj chodzi o to, że teraz możemy, i to sobie też pokażemy, wykonamy odpalenie, wykonamy manewr silnikami OMS, tak żeby zwiększyć sobie apocentrum naszej orbity. Czyli można powiedzieć, że podniesiemy sobie wysokość tej orbity. I to się wykonuje na OMS 1.
Tutaj normalnie nie musimy tego robić, jeżeli osiągnęliśmy naszą tutaj orbitę docelową, nasze apoapsis docelowe. Tu mamy, że 170 mil morskich i to możemy odczytać z tej wartości. Czy się zgadza? Mamy 173, więc jesteśmy o 3 mile morskie wyżej niż zakładaliśmy, ale to i tak jest w granicach, to nie jest jakaś wielka różnica. Tu zawsze będą jakieś drobne różnice. Także wygląda to ok, ale ja na przykład na potrzeby tego filmu wypalę sobie OMS 1, żeby na przykład wznieść się na apoapsis 200 mil morskich, ale to sobie już zobaczymy w następnym odcinku, a jeżeli nie chcemy tutaj zwiększać apoapsis, to możemy ominąć ten OMS 1 i możemy przejść do strony 105. Ale dobrze, to sobie to okienko CRT1 na razie zostawmy w spokoju, nim się nie będziemy już teraz zajmować. Tutaj zobaczmy, co się dzieje teraz, tak? Mamy ten zrzut paliwa, mamy odczepienie zbiornika głównego. Teraz przeważnie astronauci wykonywali pewien manewr, który polegał na tym, żeby uchwycić ten zbiornik zewnętrzny w jakimś oknie, najlepiej tym tutaj u góry, górnym oknie, tak żeby móc go sfotografować i przesłać na przykład te zdjęcia też do Houston, tak żeby tutaj też eksperci ocenili, czy ten zbiornik nie został uszkodzony, co mogłoby na przykład też doprowadzić do uszkodzenia na przykład wahadłowca i jego tutaj osłony termicznej. Także wykonajmy sobie ten manewr. Ja po prostu przekręcę się teraz na przykład na lewą stronę. W międzyczasie też widzimy, że dostaliśmy kontrolę ręczną. Jak damy HUD, to widzimy, że jesteśmy już w trybie pracy tych silników reakcyjnych RCS. W trybie Rotate, tak jest domyślnie, więc tak, ja teraz się obracam, jeżeli wychyliłem teraz stery w lewą stronę. No nie tyle stery, co właśnie tak rozkazałem tym silniczkom RCS obrót w lewą stronę. Teraz dam jeszcze dwójeczkę, żeby troszkę też tutaj lepiej złapać w oknie górnym ten zbiornik z paliwem. Ok, dam 5, żeby wyrównać. Dajmy Ctrl V, ale nie w tym widoku. Dajmy ten widok. Powinniśmy móc tutaj sobie zobaczyć. Tak, nasz zbiornik, jest nasz zbiornik, teraz można go sfocić. No i taki manewr przeważnie astronauci wykonują, żeby tutaj, no wykonywali, jak latali wahadłowcami, żeby sfotografować ten zbiornik. OK, jesteśmy tutaj na naszej orbicie. OK, mamy też komunikat, że zrzut paliwa się zakończył. To się akurat dobrze składa, bo możemy przejść do kolejnych czynności. No i pierwsze, co pewnie musimy zrobić, to wyłączyć APU. Możemy się też upewnić, idąc tutaj w checklistę. OK, to jest zrobione. Teraz mamy post MICO, czyli po odłączeniu silników głównych. Jeżeli chodzi o propellant dump, to już zostało zrobione, czyli ten zrzut paliwa, to zrobił już nam automat. Więc te pozycje możemy zostawić w spokoju. Tak, i mamy teraz shutdown APU. Więc patrzymy sobie tutaj na ten panel R2. I najpierw mamy APU operate switches, dajemy na stop. Czyli te trzy przyłączniki, które włączały APU, teraz je możemy wyłączyć. APU controller power też wyłączamy, tutaj jest controller power, wyłączamy to. APU fuel valve na close, zawory paliwa są wyłączone.
I Water Spray Boiler Controller Power też wyłączamy. Tutaj jest on i dajemy jest off. I azot też wyłączamy. Jest wyłączony. I włączamy tutaj cyrkulacyjną pompę hydrauliki w pozycję GPC, czyli zarządzaną przez komputer. To jest to miejsce. Tu jest na off. Dajemy GPC. No i tutaj chodzi o to, żeby tutaj komputer co jakiś czas załączał tą pompę cyrkulacyjną, tak żeby ta ciecz hydrauliczna była co jakiś czas w ruchu, po to, żeby nie tworzyły się jakieś tam zatory, żebyśmy później przy wejściu w atmosferę mieli sprawną w ogóle hydraulikę. No i to mamy co dalej, czyli zaplanuj właśnie wejście na orbitę. Tak, zweryfikuj te parametry orbity. Ja już to sprawdzałem, że ja sobie tutaj zwiększę apoapsis. Tak, czyli tutaj sprawdź, czy to wypalanie OMS jest potrzebne. No ja sobie właśnie wypalę. No i tutaj trzeba zorientować tak statek kosmiczny na wypalanie OMS. Ale to sobie zobaczymy później. Teraz jeszcze co zrobimy, to włączymy sobie ten ewaporator z powrotem, żeby nam się tutaj nic nie przegrzało. Teraz jesteśmy już na takiej wysokości, że to będzie działało, więc włączamy to z powrotem. Jest supply. OK. No i tak to wygląda w tej chwili. Jesteśmy na orbicie już. Także tak wyglądał start oraz jego poszczególne etapy. Tutaj ja sobie zapiszę stan, żebym tutaj, kiedy wrócę do tego nagrywania, żebym miał mniej więcej to, co mam obecnie. Żeby nagrać stan, tu jest właśnie ciekawa opcja, że mamy save i resume, czyli możemy sobie zapisać stan naszego tutaj lotu. To jest ciekawa opcja, bo nie każdy samolot to ma. Tutaj jest to bardziej wskazane, dlatego że taka misja wahadłowca może trwać na przykład nawet 2 tygodnie. Więc jeżeli chcielibyśmy tutaj rzeczywiście spędzić no paręnaście godzin, może nie aż 2 tygodnie, ale rzeczywiście możemy spędzić sobie paręnaście godzin wykonując tutaj różne operacje i misje, no to warto takiego save'a mieć, żebyśmy tutaj nie musieli ciągle startować od nowa i tak i powtarzać wszystkie operacje. Więc ja tu sobie zapiszę, skorzystam z tej opcji save. Tutaj mamy właśnie sloty, tutaj widać, że ja miałem wcześniej jakiegoś save'a zrobionego. Tu mamy kolejne sloty, możemy sobie wybrać, pod który slot chcemy zrobić save'a. Mamy do dyspozycji tylko 5 miejsc. Więc ja wybiorę sobie slot 2. Dam sobie after Miko. Tak, jakiś opis, żebyśmy wiedzieli, czego save dotyczy. Także w następnym odcinku zrobimy sobie wypalenie silników OMS. Tutaj skonfigurujemy sobie tą stronę. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej. Ja już minąłem swoje perygeum, bo teraz mamy TTA, czyli czas do osiągnięcia apogeum. 42 minuty, ale jest to i tak jestem blisko w perygeum, dlatego że OMS 1 musimy najlepiej wykonać, kiedy jesteśmy w perygeum swojej orbity. Tu widzimy, że perygeum jest oddalone od Ziemi 69 mil morskich, a apoapsis, czyli apogeum, jest 178 mil morskich od Ziemi, więc mamy orbitę też eliptyczną, ale ja to apoapsis sobie też zwiększę. Także teraz zobaczmy sobie, jak skonfigurować też plik misji, tak żeby na przykład mieć automatyczne odliczanie, co też jest ciekawą opcją. No i żeby to zrobić, musimy sobie edytować nasz plik misji, czy też stworzyć najlepiej nowy. Idziemy tutaj tam, gdzie mamy zainstalowanego tego Space Shuttle. Jest to moje dokumenty Flight Gear Aircraft, to jest z oficjalnego repo Aircraft i tu mamy Space Shuttle. Mamy katalog Mission. No i tu jest domyślny Mission XML, który nam tutaj skonfigurował wszystkie parametry startowe i nawigacyjne dla startu. Ja to sobie skopiuję i zmienię nazwę na My Mission. Edytujmy to sobie. OK, widzimy zwykły ten XML, który często spotykamy we FlightGear jako konfigurację. Mamy Property List, zawsze się tak zaczyna od tego taga. Niemal chyba każdy XML w FlightGear. I mamy różne konfiguracje, ale tutaj nie będę teraz tego wszystkiego omawiał. Tutaj sobie odszukajmy to, co nas interesuje, czyli odliczanie. I tutaj mamy właśnie countdown. Pierwsza rzecz to musimy tą sekcję włączyć, czyli ten section
definet musimy włączyć na true, czyli dajemy true. Tutaj ustawiamy czas w sekundach, czyli od jakiego czasu ma nastąpić odliczanie. Pamiętajmy, że będziemy musieli jeszcze włączyć APU. Przynajmniej tyle trzeba zrobić, żeby móc wystartować, więc musimy sobie dać czas na to. Ja dam może 90 minut. Możemy, pamiętajmy, APU odpalić na szybko z okienka dialogowego, co jest najszybszą opcją, więc powinno nam wystarczyć. I tu mamy kolejną opcję, czy ma nastąpić automatyczny zapłon silników. Domyślnie jest na false, czyli że nie, ale to też nie jest fajna opcja. Możemy dać na true, czyli chcemy też, żeby silniki automatycznie się uruchomiły, czyli nie musimy już wtedy posługiwać się skrótem Shift I, tylko tutaj komputer za nas odpali zapłon silników. Także teraz musimy pamiętać, że jak uruchomi się nasz symulator, no to czas będzie płynął, te 90 sekund, jak upłynie, to komputer będzie próbował automatycznie dać zapłon na silniki. Jeżeli nie będziemy gotowi, coś będzie źle, to możemy nie wystartować albo może dojść do katastrofy. Także jest to taka wersja może bardziej realistyczna, ale też bardziej no, cięższa. Tak? Musimy sobie zaplanować też dobrze nasz czas, żebyśmy mieli wystarczająco czasu na uruchomienie się. No i dobrze, jeżeli to mamy już zrobione, to uruchommy sobie nasz launcher, nasz flight gear. Tutaj musimy zmienić ustawienia, podać ten nasz plik misji. A plik misji podajemy poprzez podanie właściwości, czyli robimy myślnik, myślnik, prop, czyli properties, dwukropek, slash mission, slash file, czyli plik misji. Dajemy równa się i podajemy po prostu naszą nazwę, jaką sobie tam ustawiliśmy. U mnie to było my myślnik mission.xml. Co ciekawe, nie podajemy tutaj ścieżki, podajemy już tylko nazwę pliku, ale pod warunkiem, że ten plik musi istnieć właśnie w tym katalogu mission w naszym Space Shuttle. No i teraz dajemy sobie lećmy. I jesteśmy w symulatorze. Pamiętajmy, że mamy 1,5 minuty, żeby odpalić APU, więc zróbmy to jak najszybciej. A tutaj jest co klikać. I kontrol. OK, mamy, że 60 sekund zostało. Tak, sprawdź, że już APU działa, umieszczenie. Dobra, startujemy. Obroty wchodzą. I jeszcze ciśnienie jest 3000, 3000, 3000. Dam sobie jeszcze w opcjach trzęsienie. Tu mogę jeszcze trochę zmniejszyć. Ułączmy sobie jeszcze backupa. Ewaporator na off tymczasowo. No jesteśmy gotowi do startu. APU wygląda dobrze. Niestety nie widzimy na zegarze tego czasu, ale już jest odliczanie. I mamy liftoff. I tak wygląda właśnie automatyczny start z odliczaniem. Też możemy zobaczyć, jak wygląda efekt trzęsienia się tego całego ekranu. Dzięki temu, że działają nam rakiety wspomagające. Throttle down. To trochę jest jakoś niesynchronizowane, troszkę szybciej ta manetka jest odciągana w dół, a komunikat pojawia się trochę później, nie wiem z czego to wynika. Możliwe, że będziemy musieli korygować trochę ten kąt nachylenia, bo przekroczymy angle of attack, tak jest. Mamy już ostrzeżenie. Więc skorygowałem trochę. OK, wracam na automatyczne sterowanie. Ciśnienie dynamiczne już spada, mamy pełny ciąg. I
i włączył się Orbital AirView. No i tak wyglądał automatyczny start. Także jeżeli chcemy, oczywiście możemy dać sobie więcej czasu i sobie startować w ten sposób. Już mamy przygotowanie do separacji Solid Rocket Boosters. I za chwilę rakiety zostaną odłączone. OK, jest separacja. No i to tyle będzie w tym odcinku, jeżeli chodzi o startowanie. Także dowiedzieliśmy się, jak wystartować, jak też startować automatycznie, jakie są limity, żebyśmy uważali na tutaj różne wskazania, żebyśmy nie doprowadzili do katastrofy. A jak mówiłem, w przyszłym odcinku zrobimy sobie orbitalne wypalenie OMS 1 i OMS 2. Także to tyle. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć wam.